Szpitale, jak każda inna jednostka posiadająca infrastrukturę IT, jak najbardziej są celem ataków hakerskich i mamy doświadczenie z zeszłego roku, gdzie było zaatakowanych kilka jednostek szpitalnych przez ransomware WannaCry, paraliżując ich pracę na pewien czas. A jak wiadomo, w szpitalach ciągłość pracy jest krytyczna ze względu na życie ludzkie bardzo często. Celem takich ataków mogą być na przykład systemy monitorujące procesy życiowe, typu pracę serca, i hakerzy mogliby przeprowadzić atak, który blokowałby tego typu infrastrukturę. I myślę, że w takich przypadkach zapłacenie okupu byłoby dosyć celowe, więc jest to bardzo lukratywny konsekwencja dla hakerów. Innymi obszarami, które mogłyby stanowić cel ataków hakerskich, są na przykład przechowywane dane osobowe, historie choroby, oraz należy pamiętać również o tym, że w wielu szpitalach, w szczególności uniwersyteckich, przechowywane są wyniki prac nad nowymi lekami i rozwiązaniami. To też może być interesująca informacja, na którą połasiliby się cyberprzestępcy. Natomiast jak oceniam zabezpieczenie infrastruktury szpitalnej w Polsce, myślę, że nie jest najwyższe, a w wielu przypadkach wynika to z niezdawania sobie sprawy z atrakcyjności szpitala jako celu, ze względu na dane czy na infrastrukturę, którą posiada, i na pewno powinny wdrażać zabezpieczenia przeciwko cyberatakom.